Pedagogika jako dziedzina skupiająca się na człowieku, zwłaszcza młodym człowieku, musi podążać za realiami, które otaczają tę osobę. Zapominamy często, że zabawa nie tylko jest przeznaczona dla dzieci, ale również dla dorosłych, bo zmieniając jak gdyby perspektywę i bawiąc się jak dziecko, ale w wykonaniu dorosłego, widzimy więcej. Można bawić się i to w sposób kreatywny. Jeżeli podejdą do tego w taki sposób, w przyszłości będą potrafili również swoim wychowankom, ewentualnie dzieciom, takie zabawy organizować. To, co jest najważniejsze dla kandydatów na te studia, to otwartość na nowe. Otwartość na to, żeby zmienić swoją mentalność, żeby zmienić swój obraz pod tytułem idealna lekcja, idealna szkoła, idealny nauczyciel, idealny uczeń. Pedagog zdecydowanie ma większe możliwości poszukiwania pracy, ponieważ zajmuje się procesami kształcenia i wychowania na różnych etapach życia człowieka. Na studia podyplomowe nie przychodzi się dla dyplomu, tylko dla wiedzy. Dzięki WSB można tą wiedzę zdobyć. Dalszą pracę zawodową wiążę na pewno z dziećmi, dlatego też staram się kształcić i rozwijać w tym kierunku. Nowoczesne trendy w edukacji i coaching są kluczowe, bo w ten sposób przygotowujemy ludzi do tego, żeby nauczyli się brać odpowiedzialność za siebie i swoje życie. WSB jest miejscem spotkań praktyków. To są takie osoby, które na co dzień pracują na przykład z dziećmi, ucząc je angielskiego i później dzielą się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą ze studentami na studiach podyplomowych. Rola pedagoga co jakiś czas troszeczkę się zmienia. Natomiast to, co jest wartością trwałą i niezmienną, to podejście do drugiego człowieka, otwartość, szacunek i empatia.